Dla jednych zbawca ojczyzny, dla innych niszczyciel odrodzonej Polski. Józef Piłsudski, bo o nim mowa, jest bohaterem trzeciego odcinka Akademii Władzy. Przyjrzymy się temu, w jaki sposób Piłsudski kierował państwem, nie pełniąc kluczowych stanowisk we władzach II Rzeczpospolitej. Zamach majowy do dzisiaj dzieli Polaków. Niektórzy uważają, że był konieczny, by ratować państwo zjadane przez nowotwór sejmokracji. Inni z kolei podkreślają, że zniszczył coraz sprawniej funkcjonującą demokrację i uniemożliwił zbudowanie państwa prawa. Ocena polityczna i moralna tego wydarzenia to temat na osobny odcinek, który z pewnością stworzymy dla państwa. Dzisiaj jednak skupimy się na tym, jak rządzono Polską po przejęciu władzy przez Piłsudczyków. Marszałek w maju 1926 roku odsunął od władzy prezydenta Wojciechowskiego oraz koalicyjny rząd Hieno-Piasta na czele z premierem Wincentym Witosem. Nie zlikwidował jednak konstytucyjnych organów jak Sejm czy Senat. Nie obwołał się królem, regentem czy innym oświeconym dyktatorem. Zamiast zlikwidować instytucje, postanowił je sobie podporządkować. W czasie swojego wystąpienia w parlamencie po zamachu przyznał, że chce sprawdzić, czy w Polsce można rządzić bez bata. Zagroził jednak posłom, że jeżeli sprawy nie będą szły po jego myśli, to nie zawaha się użyć przemocy. Nie chciałbym mieć wyrzutów sumienia, że nie doprowadziłem do końca rozpoczętej roboty i że bat nie świstał po ulicach. Tak zmotywowany parlament wybrał Piłsudskiego na prezydenta, ale on odmówił objęcia tego stanowiska. Pamiętajmy, że Piłsudski kilka lat wcześniej był naczelnikiem państwa. Wtedy mógł dużo i to w majestacie prawa. Urząd prezydenta krępowałby jednak jego ręce. Konstytucja marcowa nie przyznawała bowiem głowie państwa istotnych uprawnień. Piłsudski wolał więc zaproponować ten urząd całkowicie od siebie zależnemu profesorowi Ignacemu Mościckiemu. Zgromadzenie Narodowe posłusznie wykonało jego zalecenie. I tu mamy klucz całej koncepcji marszałka. Nie chodziło mu o tytuły czy stanowiska. Dla niego liczyły się realne rządy i prawdziwy wpływ na losy Rzeczpospolitej. Jeżeli można było to robić z tylnego siedzenia, tym lepiej. Profesor Włodzimierz Mędrzecki wskazuje, że władza Piłsudskiego miała trzy filary. Po pierwsze, dosyć powszechnie wierzono w nadzwyczajność naczelnika. Sądzono, że jest mężem stanu, który przerasta o głowę wszystkich innych polityków. W gronie jego wyznawców znajdowali się nie tylko prości robotnicy, ale również znakomici dziennikarze, artyści i naukowcy. Kult ten częściowo był oddolny, a częściowo wynikał z silnej propagandy i świadomego budowania legendy dyktatora. Dużą rolę odgrywał w tym Związek Legionistów, grupujący stowarzyszenia kombatanckie. Z powyższego wynikał drugi filar nowego systemu władzy. Piłsudski miał niezwykle oddanych współpracowników. Byli wśród nich konspiratorzy z czasów zaborów, żołnierze legionów, a także oficerowie wojny z bolszewikami. Wielu z nich było gotowych pozbyć się własnych ambicji, realizując zadania powierzone przez marszałka. Nie byli oni zgrupowani w jednej organizacji, należeli do różnych partii politycznych, zajmowali kierownicze stanowiska w instytucjach publicznych. Warto wskazać, że bliskie grono jego podkomendnych zasilało też Wielką Lożę Narodową Rytu Szkockiego. Cała ta niesformalizowana grupa żyła w przekonaniu, że tylko Piłsudski może wyprowadzić Polskę na spokojne wody i zapewnić jej stabilizację wewnętrzną i spokój na arenie międzynarodowej. Duża część społeczeństwa, zmęczona rządami centroprawicy, też chciała w to wierzyć. Piłsudski, czując zapotrzebowania narodu, rzucał dosyć populistyczne hasła o uczciwych rządach i walce z patologiami sejmowładztwa. Zawierało się to w słowie sanacja, czyli uzdrowienie. A jak było w rzeczywistości? Piłsudski trzeźwo oceniał sytuację. Do skutecznych rządów potrzebna mu była kontrola w kluczowych sektorach państwowych, ale również pozyskanie środowisk umiarkowanych i akceptacja sfer przemysłowych. Dlatego w pierwszym rządzie takich ministrów otrzymało wielu ludzi niezwiązanych z obozem Piłsudczyków. Byli to m.in. politycy i urzędnicy piastujący wysokie stanowiska w poprzednich władzach. Tak było w przypadku Józefa Raczyńskiego, ministra rolnictwa, czy Stanisława Jurkiewicza, ministra pracy.
Oficjalnie więc walczono z ekipą, która miała doprowadzić Rzeczpospolitą na skraj przepaści, a w rzeczywistości wykorzystywano jej doświadczenie i kompetencje. Z jednej strony można to nazwać hipokryzją, z drugiej należy docenić pragmatyzm. A mi pragmatyzm nakazuje, by w tym momencie zachęcić do subskrybowania kanału i poprosić o łapki w górę. To przybliży nas do zwycięstwa w walce z algorytmami YouTube'a. Piłsudski miał świadomość, że największym hamulcowym w jego planach może okazać się parlament. Chciał uniknąć obstrukcji i żmudnego procesu uchwalania ustaw. Uznał, że należy wyłączyć parlament ze stanowienia prawa. W tym celu należało jednak zmienić konstytucję. To udało się niezwykle szybko. W 2,5 miesiąca od zamachu przyjęto tzw. nowelę sierpniową. Znacznie zwiększyła ona kompetencje władzy wykonawczej kosztem ustawodawczej. Od tej pory to prezydent ustalał kalendarz pracy parlamentu i mógł go rozwiązać przed upływem kadencji. Co jednak ważniejsze, w przerwach między sesjami parlamentu miał możliwość wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Liczby mówią tutaj wszystko. Do marca 1928 roku parlament uchwalił 53 ustawy, a prezydent wydał w tym czasie 480 rozporządzeń. Większość z tych aktów nie miało charakteru politycznego. Dotyczyły zwalczania chorób zakaźnych, penalizacji za handel kobietami i dziećmi, czy ujednolicenia przepisów prawa będących spadkiem po trzech zaborach. Jednak jeżeli chcemy wiedzieć, co było najważniejsze dla Piłsudskiego, to wystarczy sprawdzić, czego dotyczyły dwa pierwsze rozporządzenia, a mianowicie wojska. Już 4 dni po nowelizacji prezydent utworzył stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Dzięki temu Józef Piłsudski mógł kształtować całą politykę obronną państwa według własnego uznania, a w czasie wojny automatycznie objąć funkcję naczelnego wodza. Wracając do pozycji parlamentu, to został on praktycznie spacyfikowany i nie sprzeciwiał się działaniom Piłsudczyków. Sejm stanął okoniem dopiero przeciwko dekretom prasowym, które umożliwiały cenzurę czasopism nieprzychylnych władzy. I tutaj wystąpiła analogiczna sytuacja do tych obserwowanych w ostatnich latach w polskim życiu politycznym. Sejm uchylił akt prawa prasowego i uznał je za niebyłe. Rząd, na czele którego stał wtedy Piłsudski, nie opublikował uchwały w Dzienniku Ustaw i dalej używał rozporządzeń do walki z opozycyjnymi dziennikarzami. Co oczywiste, było to złamaniem konstytucji, którą przecież chwilę wcześniej znowelizowano. Piłsudski jednak nie ograniczał się tylko do przejęcia kontroli nad władzami centralnymi. Aby umocnić swoje wpływy w terenie, zwiększono kompetencje wojewodów, których, jak to określał profesor Mędrzecki, można było traktować jako udzielnych książąt. Dosyć zaskakujące było podejście Piłsudskiego do gospodarki. Jak wiemy, duża część jego obozu miała poglądy etatystyczne lub nawet socjalistyczne. Czyli uważali, że państwo powinno wywierać duży wpływ na gospodarkę, a z wolnym rynkiem nie ma co przesadzać. Piłsudski jednak nie chciał przeprowadzać żadnej rewolucji. W pierwszym okresie pomajowych rządów skupiono się na kontynuacji pracy poprzedników, umacnianiu złotego i pozyskiwaniu kapitału zagranicznego na inwestycje. Nowej władzy sprzyjało też szczęście, bo tak można mówić o strajku angielskich górników, który pozwolił na znaczne zwiększenie eksportu węgla ze Śląska. Wielki kryzys gospodarczy z 1929 roku przyniósł jednak znaczne zmiany. Stanowiska kierownicze w sferach gospodarczych powierzono zaufanym działaczom, którzy uważali, że interwencjonizm państwa sprawdza się lepiej niż wolna przedsiębiorczość. Znacznie radykalniejsze zmiany niż w gospodarce Piłsudski postanowił przeprowadzić w polityce narodowościowej. Pamiętajmy, że Polacy stanowili mniej niż 70% obywateli II Rzeczpospolitej. 15% mieszkańców było Ukraińcami, ponad 8% stanowili Żydzi, a 2% Niemcy. To, co łączyło mniejszości, to negatywny stosunek do prawicy i pozytywny wobec Piłsudskiego. Pokładały one duże nadzieje w nowej władzy, a marszałek skutecznie z tego korzystał. Robił to jednak w typowy dla siebie sposób. Z jednej strony przeprowadził wiele realnych działań, które poprawiły sytuację społeczną i polityczną mniejszości.
Takim przykładem było oferowanie stanowiska wiceprezydenta przedstawicielowi żydowskich mieszkańców danego miasta. Piłsudski popierał też tak zwany eksperyment wołyński, czyli znaczne rozszerzenie praw ludności ukraińskiej na Wołyniu, które miało rozładować tendencje nacjonalistyczne i doprowadzić do pokojowej koegzystencji Polaków i Ukraińców. Marszałek co do zasady nie uważał, że pochodzenie powinno stanowić podstawę do dyskryminacji lub faworyzowania. Nie dzielił obywateli na Polaków i mniejszości, ale na swoich zwolenników i przeciwników, a tych ostatnich zwalczał bezwzględnie. A o tym, jak wyglądała walka Piłsudczyków z opozycją, dowiecie się z kolejnej Akademii Władzy. Kłaniam się i do zobaczenia wkrótce.